Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Porada 358. Komentarze wielowątkowe. To jest funkcjonalność, która została dodana w najnowszym update'cie przy subskrypcji 365. Czyli teraz, jak dodamy sobie komentarz z karty recenzję, to on będzie wielowątkowy, czyli można teoretycznie prowadzić konwersacje. Tak widzę, że Microsoft w programach, produktach swoich właśnie bardziej zaczyna dbać o współpracę pomiędzy ludźmi. No i komentarze wielowątkowe, czyli że możemy pisać, że widać, że tak, to jest komentarz z innego komputera i tu jest kolejna moja odpowiedź, tak, i mogę odpowiadać dalej, tak, mogę napisać trzeci komentarz, Ctrl Enter i zatwierdzić, możemy tak wrócić do komentarza wcześniejszego, edytować, zapisać go i tu odpowiednio się zmieniają parametry. I to są teraz te komentarze, które zobaczysz na karcie recenzja. Te ikony no, praktycznie wyglądają tak samo jak wcześniej, ale one odpowiadają za te komentarze wielowątkowe, czyli jak sobie tutaj naciśniemy nowy komentarz lub ewentualnie Shift F2, to właśnie włączymy ten komentarz wielowątkowy. On bodajże tak się nazywa, czyli że wiele osób może go, no tutaj muszę komentarz zedytować w działaniu. Tutaj literówkę. No ale to już, o nie chce mi wpisać M. A to się tam zresetuje i będę mógł znowu w którymś momencie napisać M. Najważniejsze dla nas są tutaj komentarze wielowątkowe, że wiele osób może tak odpowiadać, pisać komentarze przy jednej komórce Excela. Ale istotne jest dla nas to, że wcześniejsze komentarze, te starsze, miały ciekawe funkcjonalności. Tak, mogliśmy im zmienić kształt, mogliśmy wstawić obrazek. No i chcielibyśmy zachować te funkcjonalności, tak, o których ja już mówiłem w poprzednich moich wideo. Jak możemy sobie wstawić, tak, jak możemy pracować na tych starych komentarzach przy nowym Excel. Bo jak tutaj spróbujemy sobie tak edytować w działaniu, tak, spróbujemy edytować ten stary komentarz, to Excel będzie chciał zamienić wszystkie, przekomentować wszystkie starsze komentarze na te nowe. My tego nie chcemy zdecydowanie robić, bo on zamieni tak wszystkie komentarze w naszym pliku, a my chcemy, żeby te stare zostały i wręcz chcemy czasami dokładać je do Excela. No i jak możemy to zrobić? No musimy znaleźć, gdzie Microsoft schował te stare polecenia, czyli najprościej kliknąć prawym przyciskiem myszy na wstążkę i wybrać sobie dostosuj wstążkę. Tak, dodamy sobie nową kartę, niech ona po prostu nazywa się nowa karta, ewentualnie zmienimy nazwę grupy na komentarze. No tak, ciągle mi to M nie działa, no, po filmie sobie naprawię, żeby mi działał. Ok, i gdzie możemy znaleźć te komentarze? No, mi najłatwiej było je znaleźć na poleceniach, których nie ma na wstążce, a i tak sobie zapisałem po kolei numerki. Czyli tak, pierwszy to jest nowy komentarz, czyli na N idziemy. Nowy komentarz, tak, ważne, o właśnie, ważne, żeby to było podpisane, starsza wersja. No i dodajemy sobie do tej grupy nowy komentarz. Dalej, kolejne to były poprzedni komentarz i poprzedni, tak, no troszeczkę tu akurat jest dużo poleceń na P. A ja chyba za daleko przeszedłem. O, tu jest poprzedni komentarz. Tak, następnie był następny komentarz, czyli wracamy na N. Tak, mamy nowy, mamy następny i mamy jeszcze pokaż komentarze, też na P, pokaż symbole, prawie. Ach, tu troszeczkę powinno być pokaż ukryj, aha, pokaż przez ukryj, o, komentarze starsza wersja, ewentualnie pokaż wszystkie komentarze. My sobie weźmiemy tylko pokaż ukryj komentarz tutaj w działaniu i tak, tu nie znajdziemy usuwania komentarzy, bo tak naprawdę komentarze, usuwanie ich możemy znaleźć karty, wszystkie karty, karty główne, recenzja i tutaj w sekcji komentarza ten stary, no, przepraszam, ten stary,
usuń komentarz, właściwie ten nowy usuń komentarz też tutaj zadziała do usuwania komentarzy. Ewentualnie możemy sobie pozmieniać kolejność, jak nam bardziej odpowiada tych poleceń i zatwierdzamy sobie OK. Tak, teraz nowa karta, nie zmieniam jej pozycji, ale mam te wszystkie komentarze. I teraz właśnie tutaj starsza wersja, tak, dodaję sobie starszy komentarz i mogę w nim pisać. Tak, nie mam wielowątkowości, nie jest wiadome, kto tak naprawdę napisał, bo ten komentarz, ten tekst, który tu się pojawia, to ja mogę spokojnie sobie tak edytować. I nie wiadomo, kto tak naprawdę ten komentarz zamieścił. Tutaj musiałbym zmieniać użytkownika komputera, żeby zmieniać tak te parametry użytkownika Excela, żeby się tutaj zmieniały podpowiedzi, tak, znaczy się osoba, która zostawiła ten konkretny komentarz. No i mam nadzieję, że zaciekawiła Cię ta opcja nowa komentarze w Microsoftie Excelu i tak. Nie zapomnisz też o tych starych, bo one mają ciekawe możliwości i tak zaawansowany użytkownik Excela chce mieć możliwość korzystania ze wszystkich możliwości, jakie daje Excel.